Siemaneczko Guardiany, tu Morbid. Jest taka możliwość, żeby wykonać skok z wykorzystaniem perka Eager Edge występującego na odpowiednim mieczu na wszystkich trzech klasach. Pytanie, Warlocku i Hunterze. Chciałbym się pogadać jak. A więc zaczynajmy. Wykorzystywać oczywiście będziemy perk Eager Edge występujący na mieczu Half Truths albo The Other Half. Zasada wykonania takiego skoku jest ogólnie rzecz biorąc na wszystkich trzech klasach taka sama, bo bardzo podobna. Po przyłączeniu na miecz używamy jego heavy ataku, po czym używamy skok oraz super w tym samym momencie. Z tą różnicą, że w przypadku Hunter na stazie nie używamy supera, tylko używamy skoku oraz shutter dive'a. No dobra, ale jak to zrobić? Ja mogę wam powiedzieć, jak mi to wychodzi. Jeżeli chodzi o tytana, oczywiście musimy mieć tytana na bańce, wtedy wyciągamy miecz z perkiem Eager Edge, używamy heavy ataku i dosłownie w tym samym momencie używamy supera oraz skoku. Natomiast z tego co ja zaobserwowałem jest jeden trik. Musimy być w odpowiedniej odległości od krawędzi, z której będziemy opadać. Jeżeli użyjemy za wcześnie, to wtedy postawimy bańkę. Natomiast jeżeli użyjemy w takiej odległości jednego takiego boksa, to wtedy polecimy właśnie na tym naszym skoku Eager Edge. Czyli ja na przykład skacząc Eager Edge na tytanie, na bańce, odbieram sobie odległość w ten sposób, że patrząc na krawędź widzę tak jakby boksa. Możemy sobie po prostu wirtualnie odmierzyć takiego boksa, którego przed chwilą widzieliśmy na Crucible i stajemy przed tym boksem, wtedy używamy heavy, skok, super, no i lecimy. Lecimy na naszym Eager Edge, na naszym tytanie. No dobra, wyszło elegancko, teraz przechodzimy na Warlocka, na Warlocku jest łatwiej. Na Warlocku będziemy jechać z tematem na studni, na Wellu. Tutaj dokładnie wygląda to w ten sam sposób co na tytanie, czyli wyciągając miecz używamy heavy ataku, potem od razu używamy skoku i supera. Różnica jest taka, że nie tracimy supera, zobaczcie, przy wykorzystaniu Eager Edge z Kate'u, czy też Eager Edge skoku na Warlocku, gdzie na tytanie traciliśmy bańkę, traciliśmy supera. No i luz na Warlocku jest taki, że w zasadzie z każdego miejsca możemy robić sobie ten nasz skok Eager Edge, aby z krawędzi, czyli musimy być gdzieś w miarę blisko krawędzi. Natomiast nie musimy odmierzać specjalnie tej odległości. Jak na tytanie musieliśmy odmierzać odległość tego mniej więcej boksa, na Warlocku stajemy po prostu gdzieś blisko krawędzi, więc jest to dosyć wygodne i mamy taką dużo większą kontrolę nad tym lotem. Możemy po prostu sobie uczyć tego naszego super skoku, potem możemy sobie przełączać bronię, możemy zmieniać kierunek lotu w trakcie lotu, możemy sobie używać obrony miecza, możemy wyciągać miecz ponownie i używać znowu jego perka Eager Edge, żeby zmieniać kierunek ruchu. Możemy mieć większą kontrolę nad tym lotem. Tytan po prostu musi się rozbiec i na pałę leci na tej bańce, natomiast Warlock, tak jakby dużo więcej finezji używam, możemy dużo większą kontrolę mieć nad tym naszym lotem, co sprawia po prostu dużo więcej przyjemności. No dobra, a jak jest z katerem? No, z katerem to już w ogóle jest pełen luz. Tutaj nasz Shutter Dive ability odnawia się często, więc nasz Eager Edge Skok, Eager Edge Skating nie jest związany w ogóle z superem. Po wyjęciu miecza używamy jego heavy ataku, potem od razu używamy skoku i używamy Shutter Dive'a, czyli oczywiście wynika tutaj, że musimy mieć hatera na stazie. I tutaj tak jak w przypadku tytana tracimy tego Shutter Dive'a, natomiast Shutter Dive regeneruje się co chwilę, więc w zasadzie po kilku sekundach możemy wykonać znowu nasz skok Eager Edge Skating, czy też Eager Edge Jump, jak zwał, tak zwał. Jedyne co moim zdaniem należy pilnować to, żeby wybijać się hunterem z krawędzi, czyli nie gdzieś z głębi po prostu półki, tylko po prostu z jakiejś kończącej się krawędzi, po to, żeby wyszedł tamten skok 100% za każdym razem. Tak czy siak, Guardianie, to tyle na dzisiaj, co chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Popatrzcie jeszcze chwilę, jak skacze pięknie sobie hunter na stazie na Shutter Dive'ie.